Rozmawiamy dzisiaj z aktorem teatralnym, filmowym i serialowym, panem Mirosławem Jegotem. Witam pana. Witam. Zacznę może od tematu agresji. Z czym kojarzy się panu słowo agresja? Pyta mnie pani o agresję skierowaną na zewnątrz, czy o autoagresję? To ciekawe, że wspomniał pan właśnie o autoagresji. Czy uważa pan, że jest ona bardziej niebezpieczna od agresji skierowanej na zewnątrz? Agresja na zewnątrz jest bardziej widoczna, a ta do wewnątrz, emocje, które są tłumione czy wręcz kumulowane w sobie, są mniej widoczne. Tylko zachodzi pytanie, co przynosi większą szkodę? A z agresją taką skierowaną na zewnątrz spotykamy się wszędzie. Widzimy ją w mediach, widzimy ją w życiu codziennym, na ulicy, w naszym otoczeniu. Natomiast jeżeli ktoś kumuluje swoją agresję w sobie, jest jakąś tam ofiarą autodestrukcji, to nie jest widoczne. Jeżeli teraz na przykład zastanawiamy się, co jest bardziej groźne u ludzi młodych, dzieci, młodzieży, no to chyba pytanie jest jednoznaczne, że to, co jest widoczne, mamy na to wpływ, możemy na to zareagować, a czegoś nie widzimy, to później widzimy tylko tego skutki. To może się przejawiać na postawy, na zachowania, na całe życie już dorosłego człowieka. I to jest chyba gdzieś bardzo fajne, że z jednej strony może się o tym dużo nie mówi, ale zaczyna się coraz częściej to dostrzegać. I powiem szczerze, mnie jako aktora to może bardziej interesuje ta właśnie emocjonalność, bo na niej się pracuje w swoim zawodzie. I dlatego mnie jakby bardziej interesuje to zjawisko i zwracam na to większą przez to uwagę. Czy był pan kiedyś świadkiem przemocy? Czy musiał pan reagować w takiej sytuacji? No właśnie, i to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ takie sytuacje nas często zaskakują, są swego rodzaju zaskoczeniem. A jak jest człowiek zaskoczony, to tak naprawdę nie wie, jak zareagować. Byłem świadkiem niejednokrotnie w miejscach publicznych i zazwyczaj to była agresja albo między jakimiś tam rówieśnikami, powiedzmy jakaś młodzież, grupa młodzieży, która wyładowywała swoje emocje na jakimś przedmiocie publicznym, nie wiem, kopaniem w kosz na przystanku tramwajowym albo rzucaniem kamieniem w kogoś. Obserwowałem takie obrazki. Chociaż swego czasu zdarzyło mi się również zobaczyć agresję rodzica w stosunku do swojego dziecka w miejscu publicznym i to było bardzo zaskakujące zdarzenie. Wszyscy nie wiedzieli, jak na to zareagować, bo był rodzic. I jak zareagować? Jak zareagować na tego typu agresję? Po prostu była to jakaś sytuacja w jakimś sklepie. Dziecko było spokojne, a rodzic bił po głowie swoje dziecko pięścią, bo coś mu tam nie odpowiadało. Może miał ku temu przyczyny, tylko że czy w taki sposób i to w miejscu publicznym. Chyba tak też naprawdę do końca nie wiemy, co się dzieje za ścianami u sąsiadów. Czasami nie reagujemy na jakieś dźwięki, krzyki, bo jest takie proste wytłumaczenie. No, dzieciak ma ADHD. A nie wiadomo, czy to jest kwestia ADHD, bo jeśli tak, to też jest jakiś to problem, który należy rozwiązać i zainteresować się nim ze strony rodziców, bliskich. A czasami może to nie jest ADHD, może to jest po prostu dzieci się gdzieś tam bronią przed agresją może rodziców, czy ich emocjami w ten sposób na przykład reagują. No i może być reakcja właśnie taka na zewnątrz z emocjami, a może być reakcja do wewnątrz, że dzieci zaczynają blokować, zamykać, nie odzywać, przestają być komunikatywne. No i to chyba jest taka rzecz dla mnie jakby gdzieś ważniejsza i bardziej groźna, w sensie taki, że ma większy jakby wpływ później na postawy, na to, jakimi ci ludzie są, czy mogą być w życiu dorosłym. I gdzieś zaczynają się te problemy chyba wtedy gdzieś od dziecka i przekładają się na życie dorosłe. Wspomniał pan o czynnikach. Istnieje wiele czynników, które wpływają na problem agresji. Czy sądzi pan, że media również wpływają na brutalizację świata młodych ludzi?
No, zadaje pani pytania oczywiste. No, każdy pani odpowie, że tak. Tylko jest teraz taka kwestia, na ile to, że pani dostaje na talerzu ileś potraw, to nie znaczy, że pani musi wszystkie je zjeść. I to jest chyba też rola domu, rodziców, bliskich, opiekunów. Na ile możemy jakby gdzieś pozwolić, na ile gdzieś cenzurować w jakimś sensie, zwracać uwagę na to, czym się dzieci interesują, jeśli oglądają media, nie wiem, w internecie, jakie gry grają. I my jako osoby dorosłe mamy na to wpływ. Natomiast żeby podchodzić do tego bardzo gdzieś tam selektywnie, większą uwagę przykładać, bo tego nie unikniemy. No, media są jakimi są, pokazują oblicze dzisiejszych czasów, a czasy są jakie są, zawsze takie były, tylko kiedyś być może te media mniej pokazywały, było to bardziej cenzurowane. Dzisiaj się mówi o wszystkim. Natomiast może warto podejść do tego bardziej wybiórczo i gdzieś samemu decydować, co młodzież, czy dzieci zwłaszcza, powinny oglądać, bo nie unikniemy takiej masy informacji, jaką otrzymujemy. I teraz zastanawiamy się, w jaki sposób, prawda, czy zabraniać. No wiadomo, wszystko, co zabronione, jest bardziej nęcące. Natomiast możemy ukierunkowywać zainteresowania dzieci w jakąś pasję, w jakieś zainteresowanie, w sport, nie wiem, w fotografię, w malarstwo. Mówię akurat o rzeczach artystycznych czy sportowych, bo które są gdzieś tam nie najbliższe, ale są jeszcze inne pasje. Można zostać świetnym matematykiem, interesować się chemią, korzystać z jakichś kółek, gdzie się zapisać, niekoniecznie tych, gdzie trzeba dużo płacić pieniędzy, czy cokolwiek płacić. Można dziecko zaangażować w różne też działania związane właśnie z organizowaniem czegoś w ramach młodzieży, dzieci, coś społecznie, coś charytatywnie też, żeby uczyć ich trochę innych jakichś postaw, zainteresowań, żeby miały ten czas bardziej wypełniony, żeby się czegoś przy okazji i uczyły, i poznawały i doświadczały jakichś pozytywnych postaw, a nie sobie wypełniały czas szukaniem atrakcji czy sensacji w mediach. Czy pana rodzice mieli wpływ na wybór pana pasji, pana drogi życiowej? Nie przeszkadzali w wyborze, a to już duży plus. Nie krytykowali, obserwowali i uważam, że mądrych miałem rodziców, którzy przyglądali się, wspierali w tych moich decyzjach, zainteresowaniach. Nie przeszkadzali, nie utrudniali, może nie do końca na początku wierzyli, no ale później się udało i to było dla mnie gdzieś bardzo ważna ta ich postawa. I teraz jak patrzę z perspektywy czasu, bo już od iluś lat nie żyją, to tak przyglądam się temu, że fajnych miałem rodziców, bo w ten sposób mi pomogli. Natomiast nie wierzyli, nie wiem, nauczyciele na przykład, prawda, że wysoką sobie poprzeczkę gdzieś stawiam. Wychowywałem się w małym miasteczku, więc to były takie trochę też inne czasy, takie trochę pułapy nie do osiągnięcia, ale bardzo chciałem. Ale może nie rodzice, ale na przykład jakieś koła zainteresowań. To, że miałem fantastycznych pedagogów, którzy mieli zainteresowania teatrem. Gdzieś wciągali mnie w takie właśnie działania parateatralne, szkolne. Jeździło się na jakieś konkursy. I poznawałem ten świat przez te miejsca, w których bywałem. Poznawałem profesjonalnych aktorów. Były jakieś organizowane z nimi spotkania. I tak pomału właśnie dojrzewałem do takiego pomysłu na swoje życie, żeby właśnie ten zawód uprawiać, jeśli można tak to nazwać. Chociaż miałem jeszcze inne pasje i chciałem jakieś inne rzeczy robić w życiu i on może na początku były mi bliższe, ale w końcu zdecydowałem na taki wybór i postanowiłem zdawać do szkoły filmowej w Łodzi i się udało. Zgodzi się pan ze mną, że pasja czyni nas w takim razie w życiu szczęśliwym? Myślę, że na pewno tak,
ale również pomaga też przetrwać różne momenty w życiu, już w życiu dorosłego człowieka, że kiedy jesteśmy tylko skoncentrowani na jakby obowiązkach czy na swoim takim życiu doczesnym, ta pasja jest taką odskocznią i to mogą być naprawdę jakieś takie trywialne rzeczy, ale one na przykład mnie pomagają w tym, że mogę, nie wiem, oderwać się od swoich myśli, od swoich emocji. Chociażby, nie wiem, spotykanie się z bliskimi, znajomymi, z ludźmi, z którymi można dobrze spędzić czas, twórczo często wybrać się gdzieś razem, coś zobaczyć, później podyskutować, porozmawiać. To też może być jakiś sposób, może to nie jest pasja, ale jakiś sposób właśnie na odreagowanie, bo ciągle mówimy, prawda, gdzieś tam o tej przemocy, o agresji. I to są fajne momenty w życiu, bardzo fajne, bardzo sobie cenię. Oprócz innych, które posiadam tam swoje prywatne jakieś pasje. Oprócz aktorstwa wiem, że kocha Pan góry. Czy to jest jeden z tych sposobów odreagowania tego stresu? Tak, oczywiście, że tak. Powiem, że jest to wysiłek fizyczny, koncentracja na swoim organizmie, żeby pokonać jakieś tam kilometry do góry. Czasami to się wiąże ze zmianą ciśnienia. Oprócz tego można pobyć albo w fajnej grupie ludzi, albo czasami nawet samemu, z własnymi myślami. I to, czego doświadczamy tam na górze, czasami jest trudne do jakby odnalezienia tu na dole, doświadczenia tego. Czasami mamy inne przemyślenia, inne spojrzenie na wszystko, jak to niektórzy mówią, po prostu widok z góry. Kiedy wracamy na dół, trochę inaczej już myślimy, musimy się dopasować do cywilizacji, w której żyjemy. Natomiast tam jest, ja odczuwam taki, swego rodzaju taką wolność. Wolność i niezależność. To jest to, co, do czego każdy chyba gdzieś w swoim życiu dąży i chce, a jest trudne do osiągnięcia w dzisiejszym świecie. Wszyscy gdzieś są powiązani ze sobą, uzależnieni od pracy, od ludzi, od miejsca, w którym mieszkają. I oprócz tego jeszcze, nie wiem, robię na przykład zdjęcia w tych górach. No, takie dla siebie, ale to jest też jakaś dodatkowa pasja. Czyli można, nie wiem, idąc w góry, mieć trzy pasje. Zrealizował Pan wiele celów w swoim życiu, osiągnął Pan sukces. Co poradziłby Pan dziecku, które również pragnie osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie? Czym powinno się kierować? Nie bać się. Nie zważać na to, co inni mówią, jak krytykują, bo zawsze będzie pełno ludzi wokół krytykujących nas za nasze działania. Nie bać się iść śmiało, próbować, nie zrażać się, że coś nie wychodzi na początku. Brnąć dalej, wyciągać wnioski, iść dalej, rozwijać się jak najbardziej. I szukać osób, które mogą pomóc, wesprzeć, czasami coś uświadomić, bo kiedy się jest bardzo młodym człowiekiem, z jednej strony wydaje się nam wtedy, że wszystko wiemy, bo to jest cechą młodości, ale tak naprawdę czasami nam brakuje jakby sposobów, narzędzi do realizacji. I warto korzystać ze wskazówek, uwag, porad osób posiadających dane doświadczenie potrzebne gdzieś do samorealizacji młodego człowieka. Mhm. To, co Pan powiedział, jest bardzo budujące. Miejmy nadzieję, że nasi młodzi widzowie na tym bardzo skorzystają. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Selfie.